Dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dzisiaj o Polsce, o jednej znanej polskiej inwestycji centralny port komunikacyjny. Sztandarowa, sztandarowa inwestycja poprzedniego rządu. Pojawiają się pogłoski, dyskusje, czy obecny rząd to zlikwiduje, zmieni, czy też zostawi. O tym, czym jest CPK, dlaczego warto albo nie warto ten projekt kontynuować. O tym dzisiaj. Porozmawiamy. Ten program jest właściwie na zamówienie patronów, ponieważ patroni dyskutują między sobą i ze mną na takiej platformie Discord. Mam taką grupę dyskusyjną, i kilku z Państwa gorąco dyskutowało na ten temat i sprowokowało mnie do tego, żebym, żebym zrobił na ten temat program. Wasze życzenia są dla mnie rozkazem, więc. Proszę bardzo, program o CPK. Warto być patronem. Przy okazji, kilku z Państwa jak zawsze chciałbym podziękować. To są osoby, które dołączyły do grona patronów w ostatnim czasie: Tomasz Betka, Tomasz Badora, Paweł Bień, Michał Drzyżdżyk, Paweł Iwon. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona i też mieć wpływ na moje programy, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Kto z Państwa chciałby przeczytać moją książkę, w której również o takich rzeczach, tego typu inwestycjach piszę czy rozmawiam z moimi, z moimi gośćmi, z którymi, których zaprosiłem do rozmowy na temat przyszłości Polski, książka Polska Siła jest dostępna. Link do książki pod nagraniem. A teraz już dosyć zapowiedzi, zaczynamy. A oto mecenasi Układu Otwartego. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp. Dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Kto wygra wielką grę mocarstw? Dokąd zaprowadzi nas rozwój sztucznej inteligencji? Zapisz się na XTB Investing Masterclass bezpłatną konferencję online. Link pod nagraniem. Andrzej Banucha, ekspert Instytutu Wolności. Bardzo mi miło, że wpadłeś. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Igorze. Jest mi bardzo, bardzo miło. Witam państwa, dzień dobry. Zacznijmy od podstawowego pytania fundamentalnego: Czy CPK to w ogóle dobry pomysł i czy jest potrzebny? Czy to gigantomania pisowska, wyrzucanie pieniędzy po to, żeby pokazać coś wielkiego, czy też tak. ten projekt ma ręce i nogi? To jest dość złożone pytanie i nie takie oczywiste. Tym bardziej, że mogę być trochę nieobiektywny, dlatego że jestem wielkim fanem tego projektu od wielu lat. W moim przekonaniu ten projekt ma ogromny sens. I ma on ogromny sens w związku z tym, na jakim etapie jest Polska, po co jest ten projekt i na jakie potrzeby ma odpowiedzieć, prawda? Bo ten projekt też warto powiedzieć: to nie jest tak naprawdę projekt wymyślony przez poprzednią eks Tak naprawdę początki tego. Pierwszy raz ten pomysł pojawił się chyba w latach 70. Zgadza się. I on potem przez różne ekipy był powtarzany, tylko nikt go nie, nie, nie zaczął realizować. Tak? Więc to nie jest coś takiego, co tak. jakby ideowo, jak nie ma aborcja, czy są rozmaite takie rzeczy, które bardzo tak. dzielą. Nie? Nas Dokładnie. Ten projekt był wymyślony jeszcze w latach 70. i on powstał tuż po tym, jak powstała koncepcja Centralnej Magistrali Kolejowej. W tamtym czasie inżynierowie na przełomie lat 70., -tych, 80., -tych, Zauważyli, że skoro jest planowane takie miejsce przecięcia się szlaków kolejowych w Polsce, pomiędzy Warszawą a Łodzią, ale również ze Śląska, z Krakowa na północ e, i również ten zakład miał prowadzić, to bardzo szybko wykonceptowali, że to jest doskonałe miejsce na to, żeby postawić tam port lotniczy e, na takim skrzyżowaniu szlaków, jako dosko miejsce doskonałym dojeździe. E, jadąc sobie do ciebie, taki e, stałem w korkach i tak sobie pomyślałem, że to jest trochę tak, jakbyśmy zastanawiali się, czy postawić. Jakiś sklep, prawda, z dala od, od ulicy, czy na skrzyżowaniu Marszałkowskiej, prawda, e, nie wiem, na przykład rondzie tak? To jest takie miejsce ogromnego ruchu, i no, po prostu logika się składała, żeby to ułożyć już w latach 70. No ale jest... tam będzie dalej niż na Okęcie dla mieszkańców. Będzie Warszawy. dalej. Natomiast e, myślę, że odległości nie powinno się mierzyć w kilometrach, ale powinno się mierzyć w czasie. To, co jest bardzo istotne, to jest to, że z centrum Warszawy według tych założeń. Szybkie pociągi nie dojeżdżają na CPK w 15 minut. Sprawdziłem wczoraj, metro z Kabat do centrum jedzie 21 minut, tak więc de facto jest to szybszy dojazd niż z Kabat do centrum. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, i tutaj ona jest bardzo istotna w odniesieniu do wszystkich innych propozycji, które pojawiają się, że tak powiem, na rynku, jeśli chodzi o alternatywne miejsca. Do CPK nie trzeba będzie uruchamiać specjalnego pociągu. Wszystkie pociągi, które wyjeżdżają z Warszawy na zachód Wisły, będą przejeżdżały przez CPK docelowo, do Gdańska, do Poznania, do Łodzi, do na, na Śląsk, do Rykowa, Wszystkie ale, przejeżdżają przez CPK. Nie, nie ma linii kolejowej, która prowadzi do Baranowa, do tego miejsca, w którym to lotnisko tak. ma być. Ona ma być, prawda? Mm -hmm. to, jest, to jest założenie tego całego takiego holistycznego układu. Ale my że nie ma jeszcze tej linii, więc trzeba nie. będzie ją zbudować. Mm -hmm. tak. mm -hmm. A pyta pan Przemo B. Tak, tak, na Discordzie się podpisuje. Co zdecydowało o porzuceniu rozwoju Okęcia? Przecież... Na moja kolejka, Heathrow czy Frankfurt leżą w obszarze o podobnym stopniu urbanizacji. Myślę, że o podobnym stopniu urbanizacji to leży London City, mhm. lotnisko, a nie Heathrow. Natomiast ograniczenia środowiskowe. Samoloty nie mogą latać w nocy ze względu na hałas. Jest ograniczona liczba slotów. I ta liczba slotów jest już znana od bardzo wielu lat. To nie jest kwestia ostatnich pięciu czy 8 lat to jest od wielu lat znana liczba slotów. I ta liczba slotów pozwala mniej więcej na obsługę. Przekładając na średni rozmiar e, samolotu 22 do 24 milionów pasażerów maksimum. Natomiast e, problem polega na tym, że to nie jest tak, że te sloty rozkładają się równo w ciągu powiedzmy dnia. E, każdy przewoźnik chce mieć w takim prime time rano i po południu, wczesnym wieczorem, no i tam już brakuje slotów. Ja do tej mm. pory pamiętam, jak e, na EKG e, prezes e, Portu Chopena w 2017 roku powiedział, że już w tym momencie, w tam, tamten moment, odmawiali 70% zapytań na, na sloty, prawda? No dobrze, są takie głosy, które mówią, no przecież jest Modlin, przecież jest Radom, mm -hmm. który, Radom oczywiście, bardzo ładne lotnisko. Byłem tam niedawno i było bardzo uroczo, bo było pusto, nie musiałem stać w kolejkach, ale ewidentne było to, że po prostu to lotnisko ma, ma niedobory lotów, tak? I, i tak. nie zarabia. Dlaczego... Nie rozrzucić tego, tych lotów, tej rosnącej mm -hmm. liczby lotów na te lotniskach, które są no, niedaleko od nas ja myślę, że odpowiedź jest znowu tak? Po pierwsze, w ogóle jakie mamy potrzeby? Tak? Może wyjdźmy od tego pytania. Według, według badań IATA, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych, to jest jakaś światowa organizacja, oni przygotowują różnego rodzaju opracowania. W Polsce, właściwie CPK, oni tak przewidują, tak, że CPK w 2065 roku miałoby już obsłużyć około 40 milionów pasażerów. Radom jest przygotowany na 1 milion. Modlin jest przygotowany na 3,5 miliona, w zasadzie jest zatkany, tak, bo Ryanair go obsługuje już w tej chwili na maksa. No i w tym roku już faktycznie doszliśmy do maksimum Okęcia. Więc te trzy lotniska i tak w tej chwili nie wystarczą, trzeba Ale je można by spodowywać. rozbudować. Tak, rozumiem, że Okęcia niespecjalnie tak. można rozbudować, ale. Modlin i radom pewnie można. Zapewne można by. Natomiast pytanie jest, czy to ma sens i czy to naprawdę, czy to naprawdę nam w długim czasie pomoże, bo rozbudujemy trzy różne lotniska, mamy trzy różne ośrodki kosztów, w tym operacyjnych. Każdy z tych lotnisk, mam na myśli i Modlin i, i Radom, zwłaszcza Radom, ma bardzo duże problemy z dojazdem i jest po prostu nieatrakcyjny. Nie jest przypadkiem, że w modlinie lata, lata tylko Ryanair. Po prostu inni przewoźnicy nie są zainteresowani, tam jest ciężko dojechać. Um, I tak dalej. Do Radomia jest jeszcze gorzej, tak? To naprawdę jest bardzo ciężki dojazd. Um, ale jest jeszcze druga, druga warstwa tego wszystkiego, bo tutaj mówimy o czymś takim, e, zwłaszcza w kontekście CPK, jak wszelkiego rodzaju synergie. Jeżeli mamy wszystkie operacje w jednym porcie lotniczym, a tym bardziej mówiąc prosto, o do dojeździe, zakładając tą całą e, jakby sieć szybkich kolei, e, bardzo rosną wszelkiego rodzaju synergie, które pozwalają przewoźnikom e, się rozwijać, prawda? A im łatwiejszy dojazd, tym, tym chętniej korzystamy, korzystamy z danego lotniska. Nawet niedawno miałem taką rozmowę ze znajomym, który się zastanawiał, czy pojechać to, czy inne miejsce na wakacje, ale stwierdził, że o, tam wylot jest tylko z jakiegoś tam lotniska, trzy godziny dojazdu to nie leci, tak? Mhm. Do Radomia mamy z Warszawy do, porad dwie godziny dojazdu i to już w ogóle wpływa na decyzję, prawda? Tak, ale kiedy powstawała ten... E, kiedy, powstawa, kiedy powstawała koncepcja, czy mhm. w ogóle jakieś tam te poprzednie wersje, tej koncepcji czy pomysłów na taki wielki na wielki hub lotniczy. No to był czas, kiedy wszyscy bardzo wierzyli w rozwijające się lotnictwo. Mm -hmm. Dzisiaj ze względów na walkę z klimatem, trend jest taki, że już od, od latania się odchodzi, tak? mm -hmm. podobno. No, w praktyce nie do końca, ale jednak zapewne jakby nie, na to będzie kładz, kładziony nacisk. Tak? Czy to, czy tych optymistycznych obliczeń sprzed lat nie należy zweryfikować. Czy mi się wydaje, że te obliczenia są właśnie aktualne? One są, to, są, to są obliczenia, które już z tego, co ja wiem, to uwzględniają e, kryzys. Tym bardziej, że one właśnie wskazują, że 2024 rok to będzie ten rok powrócenia albo przekroczenia tych poziomów z 2019 roku. Mm -hmm. 2023 już jest takim e, rokiem prawdziwego odbicia. Zresztą tutaj przykładem. To prawda, roku. to odbicie jest, bo mm -hmm. ja mówię o takim długofalowym odbiciu, jakby trendach światowych. Tak, to tak? Jest, że będzie się nakładać dokładnie. ograniczenia na latanie samolotem. To jest bardzo dobre Unia pytanie. Unia Europejska chce walczyć z nadmiernymi... Tak. Z nadmiernym lataniem. To jest bardzo dobre pytanie. Na Natomiast przy, się, że jestem bardzo sceptyczny, dlatego mm. że ostatecznie to się roz, e, rozbija o CO2 to jest paliwo syntetyczne. I dzisiaj nie ma problemów stworzenie paliw syntetycznych dla, dla samolotów, tak? Do wykorzystania transpo w transporcie lotniczym. A yy, no prawda jest też taka, że społeczeństwa m, bogate, zwłaszcza, no lubią latanie samolotem i jest ono nie do zastąpienia niczym innym. Czy to podróże biznesowe, czy podróże wakacyjne, nie da się tego zastąpić inaczej. No, pociągiem nie wybierzemy się w 2000 km podróży, prawda? Mhm. Niektórzy lubią, może tak. Jak się zrobi bardzo szybkie e, 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 pociągi, to, to dlaczego nie? Ale nie da się na pewno do Stanów Zjednoczonych tak. e, pojechać pociągiem. Ale kolejny argument, e, który należy wziąć pod uwagę, kontraargument przeciwko mm -hmm. tej koncepcji. No, kiedy ta koncepcja powstawała, zakładało się, że takim wielkim rynkiem, mm -hmm. e, do, do którego ten to lotnisko będzie dostarczać ludzi i towary, będą Chiny. Mm -hmm. No, bo jesteśmy, tak. Chiny jakby chcą być w, obecne w Europie, My akurat jesteśmy po drodze i to takie dobre miejsce do tego, żeby być rzeczywiście takim portem przerzutowym. No ale sytuacja polityczna na świecie doprowadza do tego, że Chiny, Stany Zjednoczone no, odcinają się mocno od Chin. W Europie mówi się coraz bardziej o dekuplingu i może nie nastąpi do końca, ale zapewne. Nie będzie tak silnych powiązań Chin ze światem Zachodu, czy Chin z Europą, o jakich myślano wcześniej. Mhm. Czy to nie powoduje, że ta właśnie koncepcja powinna być zre zre zrewidowana? Znaczy, wydaje mi się, że te, te prognozy, które są obecnie, powinny raczej to uwzględniać, i mi się wydaje, że one to uwzględniają. Natomiast spójrzmy na to w ogóle może jeszcze tak jakby tyłu stawiając. Bo y, ogólnie. Transport lotniczy oddaje poziom zaawansowania gospodarczego danego kraju, danego miejsca. I my zakładamy co do zasady, że polska gospodarka będzie rosła, a wraz ze wzrostem gospodarki rośnie wymiana handlowa. The oznacza jednocześnie, że zamiast Chin jest więcej powiedzmy handlu z Indiami, z Tajwanem, z Tajlandią, z Wietnamem, z Indonezją. Z Koreą Południową. Prawda? Z Koreą Południową, może nawet z Japonią. To jest, to jest jedna rzecz, ale jest taka jeszcze jedna rzecz, na którą bym bardzo chciał zwrócić uwagę, bo mm, są bardzo ciekawe dane, jeśli, jeśli spojrzy się właśnie na tą dojrzałość polskiego rynku przewozowego z punktu widzenia ilości przewozów lotniczych na tysiąc mieszkańców. My mamy mniej, mniej niż połowę tego, co mają Niemcy, jesteśmy czwarci od końca w Unii Europejskiej, wyprzedzają nas Czechy, Estonia, mnóstwo różnych krajów. I zasadniczo nie ma uzasadnienia do tego, żebyśmy mieli tak mało. I jednym z głównych takich powodów, że właśnie jest tak niski ten poziom, nie jest zamożność społeczeństwa, bo ta zamożność nie jest aż tak niska, jest oferta, jest, jest problem podażowy. I wydaje mi się, że tutaj właśnie najlepszym przykładem jest Warszawa i, i Okęcie. Gdzie każdy, kto szuka miejsca do wylotu na wakacje, nagle zauważa, że jest mnóstwo ciekawych miejsc z Krakowa, z Wrocławia, z Poznania, nie ma z Warszawy, bo Warszawa na przykład jest skupiona przez to, że ma mało slotów na obsłudze klienta biznesowego, ale już nie ma slotów na klienta turystycznego, prawda? Więc, ym, więc jak nie ma podaży, no to nie ma, nie ma wykorzystania danej, danej rzeczy. I tutaj dochodzimy do takiej jednej rzeczy, ja bym chciał troszeczkę tak płynnie do niej przejść. Jakby co wyróżnia CPK od wszystkich innych propozycji? Bo to mm -hmm. nie jest tak, że to wszystko nie ma sensu. Jakby to ma sens, tylko to jest coś za coś. Tak, jeżeli wybierzemy inne lokalizacje, moim zdaniem to one są krótkoperspektywiczne i nie pomogą nam wykorzystać pełnego potencjału. Natomiast to co daje nam CPK, to jest to, że daje nam możliwość wykorzystania potencjału pasażerskiego nie tylko Warszawy, ale de facto wszystkich największych aglomeracji w Polsce. Tak, czyli szybki dojazd, zakładając tą pełną sieć szybkiej kolei, nie tylko do Łodzi, ale właśnie do Krakowa, na Śląsk, do Wrocławia, do Poznania, do Trójmiasta powoduje, że w zasięgu lotniska nie jest potencjalnych 2 czy 3 miliony pasażerów tak, czy klientów, mhm. tylko z 13-15 milionów. No tak i to prawda, I, i zwłaszcza, że mhm. jakby jest bardzo ciekawy ten pomysł robienia sieci tak. kolejowej, no ale to jest argument z kolei na rzecz tych osób, które mówią, no na tym stracą te regionalne, lokalne tak. lotniska w całej Polsce, które no, jedne sobie radzą lepiej jak tam Gdańsk, tak, ale no, ten Radom to naprawdę smutek patrzeć piękny budynek, który jest pusty. Tak. Po prostu leciałem e, e, latem do Grecji tam były dwa samoloty dziennie chyba, leciałem może więcej, ale no, niewiele naprawdę mm. jakby pustki, wiał wiatr, hulał po przyjemnym pomieszczeniu. Zgadza się. Czy znaczy, ja, no, CPK nie, zabie, nie zabierze tego? Ja, ja, ja o... szczerze, że bardzo lubię ten argument, bo mm -hmm. um, ja go trochę nie rozumiem. Znaczy, I gdybym ja był mieszkańcem Wrocławia, ja bym się cieszył, że mam większą ofertę. A nie, że mam okrojoną tylko do mojego. Mieszkanie lokuska. z Wrocławia tak, ale operator portu we Wrocławiu niekoniecznie, no bo mogą mu spaść, może mu spaść. Ruch. Czy zasadniczo zasadniczo my na to. Znaczy my, wydaje mi się, że najważ, najważniejsza jest oferta dla, dla, dla obywatela, dla, dla pasażera, tak? I tutaj znowu może jeszcze zrobię krok do tyłu i chciałbym taką zupełnie obrazowo przytoczyć pewnego rodzaju y, taką sytuację. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy jednym z menedżerów w spółce LOT i zastanawiamy się, czy otworzyć połączenie na przykład do Birmy. No, szacujemy, że no, w gruncie rzeczy tu nie ma szans, dlatego że nie zapełnimy samolotu, ale na to patrzymy z punktu widzenia Warszawy i okolic. Jeżeli na to spojrzymy z całej Polski, no to nagle się okaże, że na przykład mamy do zapełnienia jeden spokojnie jeden czy dwa samoloty tygodniowo. Mm -hmm. tak? Tworzą się połączenia, nazwijmy to egzotyczne, na które nie byłoby potencjału w małym regionie, ale z punktu mm. widzenia powiedzmy całego kraju jest. To Wydaje prawda. mi się, że to nie mm. będzie stricte konkurencja dla takich portów regionalnych, dlatego że jeżeli loty, wrocławianie bardzo lubią loty na Majorkę, no to będą je mieli nadal, tak? No bo nie będą chcieli jechać do CPK, tylko wybiorą ten lot po prostu od siebie. Natomiast jeżeli będą chcieli polecieć do Bangkoku, albo do Buenos Aires, albo do, do wolnego innego miejsca, Wrocław tego nigdy nie zaproponuje. A jeżeli nie będzie CPK, to prawdopodobnie nikt nigdy. Ja rozumiem, że wtedy polecą zwiększać ilość lotów z Wrocławia do do CPK. Aczkolwiek. Nie będzie potrzeby, bo będzie szybka, tak zakładamy, że jest ta kolej, tak? Uh -huh. Uh -huh. I tutaj jest jeszcze jedna rzecz taka też pod względem takiego czysto procesu logistycznego, bo tutaj bardzo za, za CPK, za tą koncepcją, bardzo dużo przemawia taki czysty proces logistyczny. To, co wspomniałem, że wchodzimy na dworzec centralny w Warszawie, wysiadamy dosłownie na terminalu. To nie jest tak, że wysiadamy kilometr od terminala i podjeżdżamy czymś tam. Nie, nie, wysiadamy na terminalu. Mało tego, że w takich pierwotnych założeniach było to, że na dworcach kolejowych będzie możliwość, jak człowiek oczekuje na pociąg, już będzie możliwość zdania bagażu. Tak? Mhm. Czyli już nie trzeba stać w kolejce do zdawania bagażu, tylko się od razu przechodzi przez bramki i się wchodzi i się wchodzi na, do odprawy. Więc, więc ten proces jest bardzo, bardzo mocno uproszczony. No i jednocześnie właśnie te, te szybkie koleje powodują, że nie ma potrzeby dowożenia. CPK tylko przewiduje takie jedno miejsce z Polski, gdzie ewentualnie byłoby dowożenie, to jest Szczecin, no bo Szczecin jest już na tyle daleko, że to jest nawet ponad 4 godziny koleją. Mhm. A na jakim etapie jest dziś ta inwestycja? Pyta też e, mój patron, pozdrawiam, panie Marcinie, Marcin W. E, na jakim etapie jest ta inwestycja i jaki byłby realistyczny harmonogram przy dalszym politycznym wsparciu tego mhm. projektu? No bo pojawia się masę głosów, że wydano już tyle pieniędzy, zatrudniono już tyle ludzi, a nawet łopaty nie wbito. Tak, i tutaj ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie. Tak naprawdę, nie jest pytanie do mnie. To jest pytanie do, do zarządu CPK, I, ale chciałbym dodać taki komentarz. Pierwsza rzecz. Tego rodzaju inwestycje są bardzo skomplikowane. Nie wiem, czy Państwo widzowie śledzą, ale na przykład, jak długo trwa wybranie wariantu drogi ekspresowej do, do Płocka? To trwa lata, dyskusje i tak dalej. Um, przygotowanie inwestycji od wariantu położenia przez wszystkie wymogi techniczne, badanie gruntów. Elementy społeczne. To jest bardzo, bardzo skomplikowana sprawa i ja wiem, że CPK z takimi problemami się też mierzy. I żeby, żeby dać pewnego rodzaju skalę, lotnisko w Berlinie decyzja, prace były rozpoczęte w 1991 roku, a budowa została zaczęta, o ile pamiętam, w 2004 albo 2006, a skończona w 2020. Czyli no, ale nie jest to ten benchmark, do którego chcemy się odnosić, Nie chcemy odnaczyć, do niego dążyć, to nie ale jest, to jest 30 lat. To nie był sukces. To jest 30 lat. Natomiast CPK istnieje od 5 lat, prawda? I. Yy, Cóż, kiedy wbiją łopaty, tego nie wiem. Mm -hmm. Natomiast taka rzecz, która, która myślę, że tutaj nas wszystkich troszeczkę może boleć, to jest to, że przypuszczam, jest dużo zamieszania wokół tego projektu z tego powodu. Ja bym nawet nie powiedział, że to jest brak transparentności, bo jak się wejdzie i poszpera na stronie CPK i poszpera się nagrania, to są konferencje i tak dalej, jakieś materiały, i można się dosyć dużo dowiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że brakowało takiego zaangażowania po prostu czysto informacyjnego, żeby, żeby ludzie o tym wiedzieli. Natomiast rzeczywiście myślę, że zainteresowanie też jest wzmożone przez to, że było duże zainteresowanie polityczne. Taki prosty przykład z brzegu nikt z nas się nie interesował nad harmonogramem budowy Baltic Pipe. Po prostu był budowany, tak? Mhm. Ale nikt się z, z nas tym nie interesował, dlatego że, mówiąc wprost, politycy nie robili z tego tak. sztandaru, tak? I w momencie, kiedy robimy standard, to musimy wiedzieć, że jesteśmy na świeczniku i wszyscy na nas się patrzą. Jak się na nas patrzą, dobrze jest mieć pewnego rodzaju wyższą komunikatywność. Ja też ten zarzut bym postawił e, e, twórcom CPK i, jakby, i zleceniodawcom tego, czyli politykom, że nie zadbali o to, ale to jest z wszystkim tak w Polsce, co nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Mhm. No, że nie zadbano o to, żeby drugiej stronie politycznej, która tak. pokres, wiadomo było, że kiedyś przyjdzie do władzy, znaczy, czy oni wygrają, czy tamci, prawda? No, wiadomo, że żyjemy w systemie demokratycznym na szczęście i co jakiś czas władza się zmienia. Nie wiedzieli oczywiście obecna władza, że przegra, pewnie nie czuła, że wygra, no ale mogła się spodziewać, że kiedyś przegra, tak? kiedyś nastąpi zmiana. Jednak do ta, dla tak wielkich projektów, tak, tak samo jak nie wiem, do inwestycji w farmie, należy budować. Poparcie, czy przynajmniej czy nie poparcie wprost no to zrozumienie dla również graczy. I nad tym nie pracowano. No I to jest tak. Bo przekonany, że my jesteśmy genialni. My to zrobimy i tu przyznaję rację. Zgadzam się. Ja tylko taki dodam od siebie komentarz i że e, dużo głębszy wychodzący poza CPK, i, i myślę, że on się też taki, powiedzmy, w powiedzmy, sferze komentatorów, takich zdystansowanych do polityki przejawia. Taka niska dojrzałość polskiego państwa. Znaczy, my nie mamy takiego deep state. Tak. Tak? U nas nie jest tak, jak w Niemczech, albo we Francji, że e, nawet w Stanach Zjednoczonych zmienia się ekipa, zmienia się administracja, projekty są kontynuowane. E, u nas się okazuje, że jeden, jeden projekt został wzięty na sztandary de facto polityczne, no to skoro to jest standard polityczny, no to druga ekipa robi, podepczmy ten sztandar. Tak. Tak? E, nie znaczy, jeszcze, jeszcze nie podeptano, więc tak, apre, tak, ale ja przy, osobiście przy, bardzo nam, tak? namawiam do tego, żeby Nowa siła, ktokolwiek będzie ministrem, kto, ktokolwiek będzie decydentem, no ale mniej więcej wiadomo, kto będzie premierem, a tu ta decyzja na pewno zapadnie na bardzo wysokim szczeblu, e, żeby przyjrzeć się temu projektowi go naprawdę z tego powodu, że zaczęli go poprzednicy, żeby go nie niszczyć. Można go zmienić, można inaczej nazwać, można go tam coś skorygować e, i poprawić, zawsze można coś poprawić, e, ale żeby na go nie, nie wyrzucać. Nie. Tak. Ja jeszcze dodam może takie dwie rzeczy, bo dlaczego on jest bardzo istotny, nie tylko moim zdaniem, bo tutaj ja mam doświadczenie bardzo mocno towarowe. Miałem okazję pracować przez prawie 4 lata jako dyrektor strategii w PKP Cargo, zajmowałem się tematami towarowymi i dosyć dobrze zbadałem nie tylko od strony, tą towarówkę nie tylko od strony kolejowej, ale w ogóle narodowej. On jest bardzo ważny ze względu właśnie na cargo. i my tego cargo dzisiaj nie obsługujemy i w ogóle obsługujemy 1% wszystkich przewodników kargowskich w Unii Europejskiej, Niemcy 34% i jak zbadałem temat dosyć dobrze w branży, bo mam kontakty z branżą i z przedstawicielami agencji celnych, którzy się takimi rzeczami zajmują, prywatnymi podmiotami, jak i w ogóle z przedsiębiorstwami logistycznymi, po prostu polskie przedsiębiorstwa lotniczo są obsługiwane przez, przez porty, przez spedytorów, przez porty niemieckie, tam jest płacony VAT, tam jest płacone cło, no i to zasila na miliardy złotych, w przeliczeniu na polskie mm. miliardy złotych, prawda, budżet niemiecki. I, i teraz, dlaczego, co jest dla nas ważne? No z dwóch powodów, po pierwsze da możliwości typowo infrastrukturalne, ale druga rzecz jest bardzo, bardzo ważna i myślę, że ona jest całkowicie niedostrzegana i to jest odpowiedź, dlaczego potrzebujemy narodowego, tak zwanego, czempiona, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, może niektórych to razie, jeśli chodzi o lot grob przychodów z właśnie z transportu międzynarodowego lotniczego jest z transportu spoza Unii Europejskiej, a transport poza Unią Europejską jest, od, odbywa się dosyć rzadko. Trzeba mieć dużą bazę populacyjną. CPK, przez to, że obejmuje te 13-15 milionów mieszkańców, daje możliwość uruchomienia wielu połączeń międzykontynentalnych, a to jest tak, że większość transportu tego kargoskiego jest przewożonych w podbrzuszu samolotu pasażerskiego, mm. tak? Więc bardzo często jest taki, to jest trochę taka odpowiedź, dlaczego niektórym krajom, jak Niemcy, Francja i tak dalej, czasami się opłacało dopłacać do narodowych przewoźników. Bo jak mają bardzo duże światowe operacje na całym świecie, to czasami nawet pusty samolot na siebie zarobi, jeżeli kargo wiezie w podbrzuszu, prawda? Więc to są takie rzeczy, które też warto wiedzieć. Jeszcze raz o karko pozbywam, zapytam, to ale jedną rzecz wyjaśnię, mm -hmm. ponieważ ja tu Twórcy CPK może nie przykładali tak wielkiej wagi, ale ja przykładam wielką wagę do transparencji. Andrzej nie pracuje w żadnej firmie nie. związanej z CPK, wręcz pracuje teraz w biznesie prywatnym i w ogóle w, w, Wiem, tak w innej się. sferze, ponieważ ponieważ ten PKP Cargo. Dlatego chciałem to, tak. to wyjaśnić, że to ważne, jest, jest absolwentem Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. To jest e, e, fantastyczny projekt. Niedługo ogłosimy nową, e, nową rekrutację, więc śledźcie stronę Instytutu Wolności. Ale wracamy do, do CPK i do tego Cargo. Pekato, patron, dzięki Pekato, pyta, czy wiadomo, jak policzono korzyści z CPK, to znaczy, jaka miała być proporcja przychodów i dochodów wynikających z ruchu osobowego i ruchu towarowego oraz części lotniskowej, i części kolejowej? Znaczy, to jest tak, jeśli chodzi o ruch pasażerski, tutaj ja myślę, że dosyć dużo odpowiada w ogóle ostatnia informacja, która została udzielona na temat, bo w ogóle inaczej, jeszcze zacznijmy od początku. Są dwa rodzaje przychodów z punktu widzenia takiego projektu. To jest przychód yy, dla operatora, tego właściciela lotniska, czyli opłaty lotniskowe, to wszystko co się dzieje na lotnisku, strefa bezcłowa, te sklepy i tak dalej, i tak dalej jakieś najmy. I druga rzecz to jest to co państwo ma z podatków, czyli te vat cła i tak dalej, i to jest głównie cargo. Yy, I teraz tak jeśli chodzi o tą część yy, biznesową, tutaj nie wiem jak to było policzone, natomiast Wydaje się, że my nie musimy mieć bardzo dużej wiedzy na temat tego, jak to dokładnie było policzone, dlatego że wszedł prywatny inwestor, mhm. który chce zainwestować 8 miliardów złotych, i on ufa, że te wyliczenia są dobre. Znaczy, ja zakładam, że jeżeli ktoś wykłada 8 miliardów złotych, to on te wyliczenia dokładnie sprawdził. Tak? Mówisz, że o tych o Vinci Airports dokładnie. i. E i funduszu IFM Global Infrastructure Fund, które mają Dokładnie. wejść w to? Mają, bo jeszcze nie podpisano rozumiem, umowy. Jeszcze nie podpisano, z tego co rozumiem, to jest, to jest wybór, ale domyślam się, że to są pewnego rodzaju wiążące, wiążące rozmowy. No, tak, pod warunkiem, że projekt będzie kontynuowany. Tak, pod warunkiem, że projekt będzie kontynuowany. I tu jest bardzo ważna rzecz, zanim przejdziemy do podatków, tak? Czyli yy, IMF i Vinci daje 8 miliardów złotych. Oko IFM, y przepraszam. Yy, 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 Państwo Polskie, jeszcze nie wiemy przez jaki podmiot, prawdopodobnie będzie CPK, pod spodem będzie ten podmiot się nazywał CPK Lotnisko. Daje też około 8-9 miliardów złotych. Tam jest podział 39,51%. 24 miliardy złotych to jest kredyt. I to jest bardzo ważne, że dlatego, że mamy ten prywatny podmiot, to my wiemy, że ten, ta SPV-ka tak zwana, ta, ta spółka, która, która ma kapitały. To -ka, miliard... jest po polsku: spółka tak. specjalnego przeznaczenia. Spółka specjalnego przeznaczenia. Powołana tylko do tego Władnie. projektu. O kapitałach 40 miliardów złotych. To oznacza, że jej założeniem według prywatnego właściciela jest to, że te kapitały przemieni na majątek, który spłaci ten dług i spłaci wkład własny w postaci dywidendy. Więc możemy powiedzieć, że to nie jest koszt, to jest inwestycja. Gdyby to była tylko spółka państwowa, możemy sobie wprowadzić wprost, że to, żeby się spłaciła, no to na dwoje babka wróżyła, bo wiem, jak zarządzają się spółki państwowe. Natomiast no, spółki prywatne trochę inaczej działają. Po prostu oczekują tego zwrotu. Druga rzecz, że po to jest ten partner, żeby tym właśnie biznesem zarządzał. Tak? Dlatego, że właściciel państwowy wychodzi z założenia, że tak dobrze tym nie będzie zarządzał. Więc tutaj możemy powiedzieć, że te 40 miliardów złotych to nie będzie koszt dla podatnika, to się po prostu spłaci jako oddzielny, jako oddzielny biznes. Drugą kwestią są te podatki. I podatki zostały wyliczone przez EY do 2060 roku sumarycznie na 200 miliardów złotych wpływów. To jest cło plus VAT i one zostały policzone na bazie przewidywań IAT-y właśnie, jakie będą przeładunki kargowskie na, na tym lotnisku CPK do 2060 roku plus Oxford Economics, tak? Czyli oni wzięli dane od instytucji, które się tym zajmują i to przeliczyli według, według swoich parametrów. I tutaj chciałbym dodać też taką jedną rzecz, bo przyznam, teraz jest bardzo dużo CPK i nie jest tajemnicą, że możemy, wejdziemy gdziekolwiek w dowolne medium, to jest bardzo dużo komentarzy. I Też spotkałem się z takimi komentarzami, można kupić raport. No nie, to nie jest tak. Jeżeli EY coś robi, czy dowolna inna firma konsultingowa, oni nie, nie dojrze można im wytoczyć proces za złą, za złą rekomendację, jeżeli taka będzie udowodniona. Jest ją łatwo udowodnić, jeżeli jest zła, bo to są liczby, na liczba się łatwo udowadnia, to traci imię. Trzeba pamiętać, że te, że te przedsiębiorstwa przede wszystkim pracują dla prywatnych przedsiębiorstw, dla spółek prywatnych i są doradcami tylko i wyłącznie dzięki zaufaniu. Jeżeli to zaufanie jest złamane, to jest złamane raz. tak, Więc. Ja myślę, że możemy być dość pewni tych liczb. Mało tego, bym raczej powiedział, że one są ostrożnościowe. Kiedyś pracowałem w konsultingu dosyć dużo. Wiem, że w konsultingu zawsze przyjmuje się bardzo konserwatywne i ostrożnościowe założenia, żeby nikt nie zarzucił braku obiektywizmu. Mhm. A, a propos tych, tej sieci kolejowej, mhm. która, to brzmi bardzo interesująca, pyta Pekato, czy uważa pan za uzasadnioną realizację części kolejowej bez lotniska lub z bardzo ograniczonym lotniskiem na przykład tylko zastępującym okęcie z dopasowaniem do ruchu, który byłby na okęciu za 8 lat. Znaczy sieć kolejowa sama w sobie ma bardzo duże znaczenie i wy, uważam, że ona jest, ja bym powiedział, że ona ma znaczenie nawet społeczne, bo co do szybkiej kolei raczej nie możemy zakładać, że ona się będzie zwracać jako, jako biznes. Ona ma hmm. znaczenie społecznej integracji społeczeństwa, mobilizacji społeczeństwa pod względem właśnie takim transportowym, bo dzisiaj jest z punktu widzenia nowoczesnej gospodarki jest totalną aberracją, że dojazd z Warszawy do Łodzi trwa tam półtorej godziny, czy coś takiego. To są dwa sąsiednie miasta. To jest, problem, tak jest super. To... Ja pamiętam, jak tak. ja jechałem na spotkanie do Łodzi 3,5 godziny z Warszawy i się spóźniłem. Tak, natomiast wiesz, i ja lubię bardzo taki przykład przytaczać. Między Madrytem a Barceloną jest 600 km i podróż trwa 3 godziny, prawda? Mhm. E... Ja tutaj mówimy o dystansach maksymalnie około 300 km tak, do Gdańska czy, czy do Wrocławia 350 km. Mhm. Nasz kraj ma bardzo duże takie szczęście, że jest bardzo skondensowany powierzchniowo. Wszystkie największe aglomeracje są bardzo blisko siebie. No, jest, jest tak u, u, równomiernie, jest długi, tak. nie jest krzywy, prawda? To tak. taki prawie okrągły. No, Niemal, nie że właśnie jak taka słynna właśnie ten, ta piasta, tak, że mamy takie koło z piastą w środku i ten CPK jest do, dosłownie niemalże w takim środku. Więc tak, to ma bardzo duży sens. Oczywiście ja wiem, że jest dużo komentarzy. No, a cóż z takimi liniami, które na przykład tam CPK przewiduje budowę linii na Mazury. Ja myślę, że tak naprawdę to jest bardzo decyzja mocno naszej wizji politycznej. Czy my wychodzimy z założenia jako państwo, że stać nas, żeby zintegrować komunikacyjnie pewne regiony i dopłacać, mówiąc wprost, czy wychodzimy z założenia, że no nie no tam się nie opłaca, tego nie robimy. Tak? Taki trosze, trochę, trochę twardy kapitalizm. Ja wychodzę z założenia, że opłaca się z tego prostego powodu, że nawet jeżeli tam nie ma wielkiego biznesu, tam jest mnóstwo ludzi, którzy może dojeżdżać do pracy i, i ta praca później jest wykonywana w innym miejscu. Tak, tak to jest taki, to tak, też że... taki argument jak przy budowie dróg szybkiego ruchu i autostrad. Tak? Znaczy one same w sobie, zwłaszcza drogi szybkiego ruchu, nie przynoszą zysków, tak. no bo nie są pobierane opłaty. Ale dzięki temu Polska stała się o niebo Bardziej atrakcyjnym miejscem inwestycji, no po prostu jest łatwo się po niej poruszać, łatwo dowozić towary, i te firmy, które inwestują, coś tam produkują, mogą łatwo transportować. Tak więc to też jest. Tak. To jest to jest inwestycja, która czasami zwraca się bezpośrednio, a czasami pośrednio? Tak. Ja bym w ogóle jeszcze poszedł dalej, ale rozwój miast na przykład, tak. tak. To, że ludzie nie... Mogą takie nie badania czekać do Warszawy, no. prawda? Jak tak. wszyscy ciągle przyjeżdżają do, do Warszawy, no bo tutaj jest praca i ona będzie, tak. ale można też dużo szybciej. Do Prosty nich przykład, tak. W Łodzi na przykład mieszkania są dużo tańsze. W momencie, kiedy mamy podróż kolejową, która trwa około 40 minut czy 45 minut z Warszawy do Łodzi, naprawdę rozsądnym wydaje się zamieszkanie w Łodzi, prawda? Tak. I wielu ale, innych w miastach. miastach, tak? Czy na przykład w Lublinie, czy w dowolnym innym, jeżeli jest tylko szybki dojazd. To również dotyczy tych małych tak. miast. Ja pochodzę z takiego miasta dwudziestotysięcznego Gosty, które jest... kiedyś miało linię kolejową. Jako dziecko jeździłem tam koleją. Dzisiaj tylko autobusy i tańczarnia. Tak, yy, mobilizacja, yy, mobilizacja transportowa jest absolutnie podstawowa dla gospodarki, tak? bo to jest koszt. Znaczy my musimy wiedzieć, że czasami koszt jest zbyt duży dla, dla wielu, wręcz milionów ludzi, żeby podjąć opłacalną działalność gospodarczą, żeby tak? znaleźć dobrą pracę, w której wykonują prawdziwą wartość dodaną. Yy, ja kiedyś taki nawet przykład przytaczałem w pewnej rozmowie, że wyobraźmy sobie osobę, która yy, dostała pracę w Poznaniu, ale mieszka w Koninie i musi dojeżdżać autostradą, a za autostradę płaci tam 60 zł w jedną stronę. Nie podejmie tej pracy, prawda? No. Więc ten transport jest bardzo ważny i on determinuje bardzo wiele rzeczy. Ale chciałbym jeszcze taką jedną rzecz zwrócić uwagę, taką ciekawostkę państwu rzucić. Wczoraj się dowiedziałem, rozmawiałem z, z taką bardzo znamienitą osobą w polskiej logistyce i wspomniałem takie takiej statystyce. Mówi, nie wiem, Andrzej, czy wiesz, 33% całej pracy przewozowej ciężarówek w Unii Europejskiej jest wykonywane przez Polskę. Przez polskie przedsiębiorstwa. Na drugim miejscu są, jest Hiszpania 12%. Mhm. Czyli jesteśmy, mamy trzy razy większą pracę przewozową, jako mhm. cały biznes logistyczny w Europie. Dlaczego to mówię? Bo e, my w logistyce, jako Polacy, jesteśmy dobrzy i trochę nas predestynuje, do, jakby, tą to lo, to, to lokalizację na przecięciu tak. tych wszystkich szlaków. E, ja naprawdę myślę, że nie tylko w drogówce tak może być. Tak? Mhm. Znaczy, możemy to robić również w lotnictwie i w innych branżach. Ja mam argument dla polityków, jeden poważny. E, polityczny na rzecz tego, że warto. E, ja też. Przyznam, jestem, jestem zwolennikiem tej, tej inwestycji. Nie dlatego, że zaczął ją poprzedni rząd czy jakikolwiek inny, ale mam argument dla, dla polityków. Ci, którzy skończą, to inwestycje, to oni będą beneficjentami. Nikt tak. już zaczęli. już nikt nie będzie pamiętał, kto to, kto to zaczynał. Tak więc jeśli by się udało ją oddać za kadencji tego następnego rzędu, no to oni jakby będą spijać polityczne, e, polityczne beneficy e, z tego. Czy pytanie, kiedy zostanie skończone? No, Im szybciej, tym, im szybciej, tym lepiej, bo wszyscy na tym skorzystamy. No dobra, ale, no, ale można też zamknąć to. Mm -hmm. Może podobno. Czy to już jest tak daleko zaawansowane, że te koszty będą bardzo duże, czy to ciągle jest na takim etapie, że no tylko po prostu stracimy szanse, ale nie jeszcze jakieś gigantyczne pieniądze? Wprost, w każdym razie. Teraz to, to jest znowu pytanie na, na dwóch poziomach. Bo co to znaczy, co to znaczy że stracimy, hmm. tak? Bo może być, że stracimy potencjalne przychody, albo stracimy to, co zainwestowaliśmy do tej pory. Hmm. Do tej pory jest zainwestowane. Yy, Znowu, tutaj właśnie ta komunikacja ze spółką CPK. Ciężko mi powiedzieć, ile, kilkaset milionów, czy już na te wykupy poszło rzeczywiście miliardy złotych. To jest ciężko powiedzieć. Natomiast, no to pewnie, no, to koszty utopione. Nic z tego nie zrobiliśmy. Natomiast, no, druga rzecz, no tracimy potencjalne również przychody. Tak. tak? Tracimy, I rozwój, i tak? rozwój Polski, o którym napisałem książkę. Kupcie książkę. Tak. Przestajcie w, ogóle, w każdym Tak. Poziomie. I tutaj znowu wracamy do tych doradców. tak? AT e. Carney policzył, że sam CPK wpłynie na zwiększenie PKB Polski o 990 miliardów złotych do 2060 roku. Tak? Mhm. Stworzenie 330 tysięcy miejsc pracy. No i znowu, ja bym nie, nie powiedział, że to jest żadna megalomania. Ja po prostu nie wierzę w to, że firma doradcza, bo w takich firmach pracowałem, jest w stanie sobie pozwolić na fejkowe liczby, bo to jest po prostu uderzenie w wizerunek. Zresztą można ją podać do sądu tak? i to jest koniec takiej firmy. Po prostu ten, ten projekt. Jeszcze jedną rzecz bym Państwu dodał, bo ja naprawdę ten projekt śledzę od bardzo dawna, ale jednocześnie logistykę jestem wielkim fanem logistyki w ogóle. Nie ma nigdzie w Europie takiego miejsca. Gdzie się dosłownie tak, jest tak bardzo dużo synergii w jednym miejscu. Idę o zakład, że Francuzi, Hiszpanie, Włosi czy, czy Niemcy dosłownie by się zabili za to, żeby mieć takie jedno miejsce, gdzie krzyżują się szlaki kolejowe, gdzie można zrobić duże lotnisko, które będzie to wszystko obsługiwać, gdzie krzyżują się szlaki drogowe i to wszystko jest obok stolicy, obok największego, najważniejszego miasta, tak? Mamy bardzo unikatowe miejsce i to, co powiedziałeś też gorze. my tego nie robimy na najbliższe 5 lat. My to tak naprawdę, jak zlokalizujemy to lotnisko i zakładając, że nie będzie jakiejś wielkiej rewolucji kosmicznej, że będziemy latać rakietami, to najbliższe 100 lat tam będzie to lotnisko. I teraz pytanie, czy przez te 100 lat chcemy się tak naprawdę przebijać między Modlinem, Radomiem, a Okęciem, które nie będzie więcej obsługiwać mieszkańców i też blokuje rozwój Warszawy i tak dalej, czy decydujemy się po prostu na miasto, że tak powiem lotnicze w pewnym sensie z prawdziwego zdarzenia, które się będzie rozwijać przez najbliższe kilkadziesiąt lat? Tak, jeszcze raz apeluję do wszystkich, którzy interesują się tym, żebyśmy zdarli z tego ten wątek polityczny, tak, że to naprawdę jest wszystko jedno, czy to zaczęli pisowcy, a skończą platformersi czy ktokolwiek. Tak? To jest... CPL był w, za, za kadencji prawda, Platformy Obywatelskiej tak. w 2003 roku. W ogóle jeszcze, czyli wcześniej był uruchomiony, CPL, 20... czyli? CPL centralny port lotniczy, mm. tak, tak to wtedy nazywano, okay. tak? Mm -hmm. I już wtedy przewidywano, że tam może być komponent mm -hmm. towarowy kolejowy, natomiast jak on na twardo został ten komponent kolejowy dodany, to stwierdzono, że jest w ogóle komunikacyjne, tak? Ale dopiero w 2010 roku, po tym, jak mieliśmy bardzo wysoką dziurę budżetową, bo był kryzys, który się przedłużał, pamiętamy dokładnie, tak, do 2013 roku był bardzo ciężki okres w Europie i w Polsce, no to wtedy zrezygnowano z tych planów. Ale to nie jest tak, że, to kiedy, że w ogóle to nie, było zerowe zainteresowanie. Wręcz przeciwnie, zainteresowanie było duże i były prace w tym hmm. kierunku. My jeszcze czas. Zedrzymy politykę, zajem, spierajmy się politycznie tam, gdzie, gdzie warto się spierać, a są punkty wspólne. Tak? I są rzeczy, które będą dobre dla nas wszystkich, a w których rzeczywiście skorzystają politycznie ci, którzy dokończą ten, ten projekt, bo to będzie ich sukces. Andrzej Banucha ekspert Instytutu Wolności, absolwent naszej szkoły, przywództwa Instytutu Wolności. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję Igorze, bardzo dziękuję państwu. Dziękuję wszystkim. Napiszcie państwo, co, co sądzicie. Spróbujcie nie używać nas partyjnych w dyskusji na ten temat, tylko o merytorycznych argumentów. Tego nam bardzo trzeba. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Pozdrawiam patronów. Dziękuję za inspirację do programu. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Nagraj to w blisko.